Hej, cześć wam wszystkim, z tej strony Judy i witam was w kolejnej już, moi drodzy, walce Wi-Fi. Tym razem moim rywalem jest Naves. Jak widzicie, jego pierwszy Pokémon to Handum. Mój był Skarmory, oczywiście musiałem zmienić. Natomiast właśnie Handum użył Roara, w wyniku czego wystawiony został mój Aerodactyl. Nie chciałem używać Earthquake'a, spodziewając się zmiany, i tak też się stało. I w tej oto chwili wchodzi Skarmory właśnie na Weza, więc mogłem mieć problem. Pokémon o niesamowicie dużej obronie. Dlatego, no cóż, wiedziałem, że muszę dać jakiegoś tutaj Pokémona, który bardziej specjalizuje się specjalnym atakiem. Skarmory już używa Spikesu, w wyniku czego każdy kolejny Pokémon, który wejdzie, będzie troszeczkę osłabiony. Postanowiłem zaatakować Surfem. Jak widać, no troszeczkę zrobił, ale no niestety nie aż tak dużo jak bardzo. Właśnie Skarmory mnie zatruł. Teraz postanowiłem spróbować szczęścia. Być może zamroziłby się Skarmory, to byłoby naprawdę dobre dla mnie. No niestety nie, on idzie spać, więc no mam małe problemy. Milotic jest zatruty, natomiast właśnie Skarmory teraz śpi i jego życie znów jest właśnie w pełni, można rzec, naładowane. Natomiast jeżeli chodzi o Navesa, to on właśnie zmienia Pokemona na Swamperta, podczas gdy ja zmieniam na Skarmorego. W sumie dla mnie nie najgorzej. Spodziewałem się, że Swampert nie za dużo mi zrobi, ale proszę bardzo, tutaj Swampert posiada hydropompę. Nie jest to Swampert robiony pod atak, jak widać, no w wyniku czego postanowiłem mimo wszystko uznać, że wytrzymam te ciosy. Po raz kolejny używam Spikesów, znów wystąpił Handum. No cóż, no teraz wiedziałem, że muszę zmienić, bo wystarczyłby jeden miotacz płomieni, a mój Skarmory wypadł bez najmniejszego problemu. Tutaj używa Hidden Powera, który jest super efektywny, czyli zgaduję, że był to prawdopodobnie Hidden Power Grass, no bo jednak to jest dobra taktyka właśnie na Handumie. Nawet wycofuje swojego Pokemona, daje Sceptile'a. No mogę od razu powiedzieć, że Sceptile jest to Pokemon, którego no, nie przepadam za nim, zawsze mam z nim problemy, dlatego troszeczkę się obawiałem, kiedy on właśnie tutaj wystąpił. Postanowiłem zmienić Pokemona, obawiając się jakiegoś potężnego Leaf Blade'a, dlatego też na moim Pokemonem zostaje teraz Skarmory, który no bez problemu wytrzymuje Leaf Blade'a. Postanowiłem, że jeszcze raz będę chciał użyć właśnie potem może jeszcze Smikesów, a nie, chyba już użyłem w sumie, dlatego Wyrum w sumie to była dobra decyzja. Jak widać, zmieniony Pokémon. Bardzo dobrze, że na Skarmorego, bo teraz właśnie, teraz mogę używać po raz kolejny Spikes, ponieważ ten Skarmory i tak nic mi nie zrobił. Dlatego nawet zmienia znów na Sceptile'a. No ale teraz już się mogłem obawiać, jeżeli użyję właśnie Thunder Puncha, to będzie po mnie. Szczególnie, że ta walka bazowała na mojej taktyce na Skarmory, na jego Spikesach i Wild Windach. Dlatego też właśnie zmiana na Jolteona. Tak też się dzieje, Thunder Punch, który regeneruje mi energię. Jednakże Jolteon ma takiego pecha, że tak naprawdę niewiele jest w stanie zrobić Sceptile'owi, między innymi dlatego, że sam posiada elektryczny cios, który niewiele robi właśnie roślinnemu Pokemonowi, a jego Hidden Power też jest trawiasty. Dlatego, no cóż, mogłem mieć pecha, postanowiłem zmienić Pokemona. Zmiana właśnie na Aerodactyla, który używa Leaf Blade'a, znaczy Leaf Blade'a używa Sceptile na niego. Jak widać, Aerodactyl przeżył. Cóż, myślałem o natychmiastowej zmianie, ale w końcu uznałem, że może jednak Hidden Power, że może nie zmieni, może nawet zaryzykuje. Będzie próbował poświęcić, znaczy zaryzykować, że ja też zmienię. Jak widać, chyba też to rozważał, ponieważ długie rozmyślenie. Teraz natomiast wchodzi Armaldo, czyli Pokémon robaczo kamienny, dlatego obrywa tak normalnie od tego ciosu. Postanowiłem, że jeszcze raz użyję Hidden Powera, myśląc, że może już będzie chciał poświęcić Pokémona, jednak tego nie robi. Do walki wchodzi po raz kolejny Skarmory, no w wyniku czego no dla mnie to nie najlepsze wyjście, oj nie najlepsze wyjście. Postanowiłem dać na szybko Jolteona, aczkolwiek nawet po raz kolejny świetna zakrywka natychmiast zmienia na Sceptile'a. Ja jestem w tym momencie w bardzo ciężkiej sytuacji, jestem tak jakby rundę do tyłu. Naprawdę Sceptile'owi niewiele mogłem zrobić. Postanowiłem jednak, że użyję Thunderbolta, chciałem go po prostu osłabić jakoś minimalnie, może paraliż. No niestety nie wyszło, ale Leaf Blade, jeszcze krytyczny cios, no to nie dziwmy się, że Jolteon po prostu bez szans. Postanowiłem użyć Dugtrio, mimo tego, że Dugtrio jest wolniejszy od właśnie tego naszego Sceptile'a, dokładnie nie naszego, tylko Naveza. Dlatego też kolejna zmiana, spodziewając się znowu Leaf Blade'a. Tak też się stało właśnie. Wiedziałem, że Aerodactylowi zostanie minimalna ilość życia, o ile nie będzie to cios krytyczny. Dlatego też myślałem już o kolejnej zmianie, jednak postanowiłem użyć właśnie Rock Slide'a, no, który no, na Swampercie no, nie robi zbytniego wrażenia, nie oszukujmy się. Aerodactyl jest już bardzo osłabiony, w wyniku czego no, miałem niezłe problemy. Postanowiłem natychmiast zmienić na Milotica. Milotic tutaj obrywa od Ice Beam'a. Myślałem przez chwilę o zatruciu Swamperta, ale spodziewając się być może zmiany na przykład na Skarmorego, to uznałem, że najlepszym wyjściem będzie używanie Ice Beam'a i liczyć na to, że albo Swampert, albo inny Pokémon zostaną zamrożone, co dałoby mi dość dużą przewagę, mimo tego, że póki co walka układała się zdecydowanie po stronie Naveza. Postanowiłem jednak
to jeszcze przez chwilę myślałem o zmianie, ale uznałem, że jeszcze raz Ice Beam, a nóż się zamrozi. A nóż, i tak też się stało. Swampert został zamrożony, w wyniku czego, no, miałem w pewnym sensie dość dużą przewagę. Teraz dobrym pomysłem mogłoby być Recover, jednakże uznałem, że dalej Ice Beamuję. Jak coś, to Recovera użyję w kolejnej rundzie, jeżeli Swampert nie zostanie zmieniony. A Pokémon, który wejdzie, być może zostanie zatopiony. I to jeszcze okazał się Sceptile. Była dobra moja zagrywka, że akurat Sceptile. I no cóż, pozbycie się Sceptile'a to był klucz w tej walce, naprawdę taki bardzo ważny. No ale teraz wchodzi Blissey do walki, czyli Blissey, ale tak naprawdę Snorlax. Pokémon o bardzo dobrej specjalnej obronie, no i Ice Beam tym bardziej mu nic nie zrobi przez jego naturę. Przepraszam, ability, nie naturę. Ale mimo wszystko liczyłem na to, że może znów zamrożę jakimś niesamowitym szczęściem. No nie udało się, no to Milotic padł. Teraz wiedziałem, że muszę użyć jakiegoś zwykłego atakera, kogoś, kto być może coś mu zrobi, albo coś innego jeszcze. Skoro już właśnie użył Cursa, to być może właśnie wycofamy tego Pokémona, żeby już zbyt silny nie był. Wyciągnięty niestety Houndoom na wielkie moje nieszczęście, ponieważ no, ten Pokémon nie ma szans, po prostu nie ma szans z mój Pokémon nie ma szans z Houndoomem. Zmiana na Dactrio. Spodziewałem się, że Dactrio raczej tego nie przeżyje, ale ktoś musiał zostać poświęcony. Teraz wysuwam właśnie Gengara. No cóż, Gengar Thunderbolt oczywiście. No i cóż, troszeczkę Houndoomowi zostało życia. No a Houndoom prawie że ubił mi Gengara. Teraz wiedziałem jedno, mogę zaryzykować Thunderbolta, mimo tego, że Swampert wciąż jest w użyciu, ale nie było zmiany na moje szczęście. Po prostu w wyniku czego pozbyliśmy się tego Houndooma. No ale teraz już Swampert, prawda, zamrożony, ale Gengar z moim movesetem właśnie nie jest w stanie nic temu Pokémonowi w tej chwili zrobić. Dlatego też właśnie natychmiastowa zmiana. Postanowiłem użyć Skarmorego. Nie chciałem używać Resta mimo wszystko, ponieważ jednak chciałem, żeby po prostu wycofać innego Pokémona. Chciałem używać cały czas mojej taktyki ze Spikes. I bardzo dobrze, że Armaldo została minimalna ilość życia, ponieważ w ten sposób osłabiłem jeszcze dodatkowo Swamperta. Temu znów została minimalna ilość życia, więc naprawdę mogłem być zadowolony. Teraz bezpiecznie byłoby użyć Hidden Powera, aczkolwiek już uznałem, że a co tam, a może zmieni, a może coś innego. Lepiej już właśnie używać Wilminga. Szczególnie, że Skarmory co rundę się leży za pomocą Leftovers. No i właśnie w tym momencie Snorlax. Wiedziałem, że tutaj dalej moja taktyka może skutkować. Znaczy nie, przepraszam. Dobra, teraz mi się przypomniało. Zmieniłem na Gengara, spodziewając się właśnie Brick Breaka z jego strony. Owszem. Wiedziałem, że Snorlax ma bardzo duże szanse posiadać Shadow Ball'a, jednak uznałem, że jeżeli go zahipnotyzuje, to wygram. No niestety miałem pecha. Gengar nie został zahipnotyzowany. Znaczy, Gengar nie zahipnotyzował Snorlaxa. No ale cóż, coś za coś. Zamroziłem, no to teraz nie uśpiłem Pokémona. Nie można mieć ciągle szczęścia. Dlatego też właśnie Aerodactyl w tym momencie Rock Slide. Chciałem zabrać jak najwięcej, być może sklinczować. Niestety nie udało się. Aerodactyl pada, no i zostaje mi jeden Pokémon. Czy ja to przegrałem? Jeszcze nie. Skarmory jeszcze będzie się bronił. Jeszcze będzie próbował. Trzeba było zrobić wszystko, żeby wycofać tego właśnie Snorlaxa. On tutaj używa Brick Breaka. No jak widać, bez Curse jego Brick Break nie jest zbyt dobry, jak na właśnie mojego Pokémona. No ale właśnie Swampert teraz już odpadł. Zostały dwa Pokémony właśnie, Skarmory i Snorlax. No cóż, robiło się coraz bardziej interesująco. Ja wiedziałem, że teraz mogę iść spać, ponieważ no nawet jeżeli zmieniłby na Snorlaxa i używał właśnie Curse, to zdążyłbym się obudzić i po prostu użyć tego właśnie Wirewinda. Teraz już jak widzicie, to będzie ta pierwsza tura, kiedy śpię. Wiedziałem, że jeszcze jedną turę będę musiał przespać, ale potem już powinno wszystko zadziałać. Snorlax powinien zostać wycofany, szczególnie, że zobaczcie jego ilość życia. On jest już naprawdę słaby, już jest bardzo osłabiony. No i teraz właśnie jeszcze jedna runda i Skarmory budzi się i Skarmory używa Wirewinda. Potem już starczyło poczekać, aż Snorlax spadnie, jednak on używa Resta. W sumie mi to naprawdę nie przeszkadzało. W tym momencie dwa Pokémony na Weza spały, więc taktyka była bardzo prosta. Używać właśnie Wirewinda albo czasem po prostu Hidden Powera. No teraz jak zobaczycie, właśnie on śpi, czyli dajemy teraz na Snorlaxa. On traci życie przez Spikesy. Teraz oczywiście trzeba było już po raz kolejny użyć tego lub właśnie Hidden Powera, spodziewając się, że może nie zmieni, tak też się stało. Jak wiecie, po raz trzeba spać zawsze dwie rundy, dlatego wiedziałem, że teraz na spokojnie znów używam tego ciosu, on znów zostaje wycofany, on na pewno się nie obudzi. Szkoda tylko, że właśnie Skarmory jest Pokémonem latającym, więc od tego nie obrywa. Nawet po raz kolejny zmienia na Snorlaxa, ten już dosłownie, zobaczcie, już pada, musiał znów go zmienić, w wyniku czego znów Skarmory
Ja tutaj użyję po raz kolejny właśnie Hidden Powera. Snorlax już tam ogrywa przez Spikes, dodatkowo jeszcze ten Hidden Power, który zostawia mu te minimalne ilości dosłownie życia. Ja już uznałem, że jeszcze jeden Hidden Power już wystarczy. I moi drodzy, robi się sytuacja, gdzie mamy dwa Skarmory. Jego Skarmory nie ma ataku żadnego, mój ma Hidden Power, który co prawda nic nie zrobi Pokemonowi stalowemu. Dlatego postanowiliśmy zakończyć tą walkę remisem. Mam nadzieję, że Wam się podobała, naprawdę świetna walka, dawno nie rozgrywałem tak doskonałej walki. Wielkie gratulacje dla Naveza. Ale to tyle moi drodzy, cześć i czołem i Darka.